Dzień dobry moi drodzy, już po powrocie z Włoch. Słuchajcie, przylecieliśmy w nocy, o 12 w nocy, po 12, było prawie w pół do pierwszej. Dotarliśmy do domu na pierwszą, totalnie wykończeni. Oczywiście, że znowu mieliśmy opóźnienie i to duże opóźnienie. No przecież nie mogło być normalnie i nie mogliśmy wracać normalnie do domu zadowoleni, szczęśliwi, że wszystko o godzinie ładnie się udaje. No opóźnienie było okropne, więc jak wróciliśmy, to powiem wam, byliśmy tak zmęczeni, że po prostu weszliśmy do domu, daliśmy jeść Pipecie. Ogarnęliśmy takie najważniejsze sprawy, jak na przykład podłączenie telefonu do ładowania i poszliśmy spać. Więc dzisiaj zabieram się za takie organizacyjne rzeczy, jak rozpakowanie walizki, pranie, sprzątanie w domu i wszystko po kolei. W ogóle słuchajcie, przyszło do mnie też parę paczek podczas mojej nieobecności, więc dzisiaj tym wszystkim się zajmiemy. Zaczynamy nowy dzień. My oczywiście jak zawsze przywieźliśmy ze sobą mozzarellę i nie tylko dla bliskich nam osób. Zaraz będziemy tutaj wszystko ogarniać, co dla kogo, segregować i pewnie jeszcze dzisiaj rozwozić. Dobra, słuchajcie, już trochę ogarnęłam w domu, rozpakowałam walizki, pranie zrobione. Max pojechał teraz do znajomych, żeby zawieźć im mozzarellę. I tak sobie pomyślałam, że może przy okazji otworzę z wami wszystkie paczki PR-owe, które do mnie przyszły. A przynajmniej większość, tutaj są też moje zakupy z MediaMarktu, więc zaraz zobaczymy co i jak. Myślałam, żeby to zrobić na Instagramie, ale jest tego trochę i chyba najlepiej będzie jak zrobię to po prostu tutaj i wszystko wam pokażę co i jak. Od razu też zaznaczam, to są paczki PR-owe, to nie są paczki ze współprac, ja nie mam współprac z tymi markami płatnych, po prostu dostałam od nich paczki PR-owe z nowościami, które się pojawiły w ofercie. I słuchajcie, zaczniemy może od tej przesyłki. Już widzę, że jest to Pixi. Nie wiem, co mi tu wysłał Pixi. O, jakie piękne opakowanie. Powiem wam, że marka Pixi zawsze przepięknie pakuje swoje produkty i swoje nowości. I już widzę, że jest to seria różana tutaj z tyłu. Teraz zobaczymy, co się znajduje w środku. A w środku, zobaczcie, tak to wygląda. I mamy tutaj różany tonik o pojemności 250 ml. Czekajcie, ja go wyciągnę i wam od razu pokażę. O! W ogóle w ofercie Pixi jest dużo bardzo fajnych produktów. Oczywiście ja nie przetestowałam wszystkich, ale jest sporo takich, które sama sprawdziłam. Dzięki temu właśnie, że między innymi, słuchajcie, dostaję takie paczki PR-owe, które są częścią mojej pracy. Fakt, jest to jakaś reklama dla marki, reklama dla klienta, bo czasami są to paczki, które przychodzą na przykład z jakiejś agencji, która współpracuje z klientem. Ale oczywiście to też jest dla mnie taka opcja, że mogę przetestować jakieś produkty, sprawdzić je i później wam o nich opowiedzieć. Więc jest to naprawdę bardzo fajna kwestia, oczywiście niezobowiązująca, bo to też nie jest tak, pamiętajcie, że jeżeli na przykład dostanę jakąś paczkę PR-ową, to ja nie jestem zobowiązana, żeby zrobić reklamę, nie jestem zobowiązana, żeby pokazać taki produkt. Ja to robię od siebie, ponieważ uważam, że bardzo często te paczki są pięknie przygotowane i osoby, które robią taką wysyłkę, wkładają w to całe serce, czasami piszą przepiękne liściki, to dlaczego mam wam tego nie pokazać? Dlaczego mam nie docenić pracy, którą włożyła ta osoba, żeby przygotować taką paczkę PR-ową? I czasami, powiem wam, te paczki są bardzo kreatywne, bardzo ciekawe. Także przy okazji też powiem, że dla osób, które próbują mnie w jakikolwiek sposób, a w sumie to dla osoby, która w jakikolwiek sposób próbuje mnie poniżać w swoich publikacjach, że otwieram paczki PR-owe i się z nich cieszę,
No, sorry, nie każdy paczki dostaje, nie każdy na nie zasługuje i no, jak ktoś zazdrości, no to później wypowiada się w taki, a nie inny sposób i pokazuje tę zazdrość swoją w różnych swoich publikacjach. Także, no cóż, ja paczki dostaję, oczywiście nie od wszystkich, bo też nie przyjmuję wszystkich paczek PR-owych, ale jeśli wiem, że jakaś paczka będzie do mnie nadana. W wielu przypadkach też jest to niespodzianka, tak jak na przykład paczka, która przyszła do mnie od Basic Lab. To są paczki niezapowiedziane, więc wiem, że będzie jakaś niespodzianka. No ale dobra, wracamy do przesyłek. Słuchajcie, trochę mam głos zmieniony i trochę katar mnie łapie, więc też wybaczcie, jeśli będziecie troszkę inaczej mnie słyszeć. Ale po prostu po tym imprezowaniu w Neapolu i po tych podróżach i tych godzinach siedzenia na lotnisku czuję się totalnie zmęczona. Max do mnie też mówi, że jest totalnie zmęczona, więc dzisiaj nagrywam, ale jutro to sobie zrobię naprawdę taką, to jest niedziela, więc zrobię sobie taką naprawdę przerwę. Więc wracamy do paczek PR-owych. Tonik od Pixi Różany. Z tego co widzę, to jest on na bazie. Matko, teraz muszę się przyzwyczaić, słuchajcie, do mówienia po polsku, bo jak przez 24 godziny na dobę, przez kilka dni mówi się po włosku, to później się zapomina całej masy słów. Więc widzę, że mamy tutaj bazę w postaci wody różanej, wody z róży damasceńskiej, jest gliceryna, jest sok z aloesu, mamy tutaj ekstrakt też z róży, no dużo fajnych rzeczy, składników, betaina, hialuronian sodu, także tonik do testowania. W paczce znajdował się również jakiś illuminator, coś co rozświetla, jakiś rozświetlacz perfektor w odcieniu Pink Pearl. Dobra, zobaczmy. Który ma też jakoś blurować i rozjaśniać. I różany olejek do ust. O, to jest ciekawe. Ciekawe, czy też pachnie różany. Zaraz zobaczymy. Nie. Ale zobaczcie, jest w takiej kuleczce. Widzicie? Znaczy w kuleczce. W sensie tutaj mamy taki aplikator z kuleczką. Jezu, pamiętam. Dajcie znać, czy wy też pamiętacie. Jak ja byłam dzieckiem, to o pierwsze takie wchodziły wtedy takie błyszczyki. Właśnie z taką, były pakowane w takie opakowanie z taką kuleczką. Chyba takie zielone, które smakowały jak guma malinowa. Guma taka... Bubble coś tam, na pewno będziecie wiedzieć, o co chodzi. To były moje czasy, kiedy ja byłam dzieckiem, takie właśnie pierwsze błyszczyki. Zawsze mam do nich sentyment, także paczka od Pixi prezentuje się właśnie tak. Tonik, jakiś rozświetlacz tutaj mamy i olejek do ust. Przepiękna paczka, za którą oczywiście bardzo, bardzo dziękuję. To co, może sprawdzimy teraz, co tutaj przysłało mi Basic Lab. Podejrzewam, że jest to nowość, bo jeśli śledzicie markę Basic Lab, to wiecie, że w ofercie marki pojawił się krem do rąk z SPF i być może jest to właśnie to. Teraz zobaczymy. Jeśli tak, to bardzo bym się ucieszyła. Duże opakowanie. Czyli co my tutaj mamy? Ochronny krem do rąk z SPF 30. O! I kilka informacji. Czekajcie. Czyli tak, nowość. Prewencja, przebadane dermatologicznie, ochrona szerokopasmowa, ochrona przeciwsłoneczna na wyciągnięcie ręki. Mamy tutaj krem ochronny do rąk, PA4 te grzyki, PPD 27,2. Bardzo fajnie. Cieszy mnie ogromnie to, że mamy tutaj formułę kremu uzupełnioną o fotostabilną witaminę C w formie tetraizopalmitynianoaskorbylu, karnozynę 0,2, witaminę E, czyli potrójną silną dawkę antyoksydantów. Genialnie!
Bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, tak wygląda opakowanie. Bardzo dobrze, że mamy taki filtr UVA, UVB, HEF i R, szerokie spektrum, krem ochronny do rąk, 30 SPF, ale widzę, że dostałam jeszcze w prezencie lekka emulsja ochronna do ciała z SPF 50+, widzicie, oraz, uwaga, mamy łagodzący balsam do ciała po opalaniu, gdzie mamy 3% pantenolu, 2% ksylitolu, witaminę E oraz bisabol. Świetnie, trzy produkty idealne na ten czas, czyli mamy coś do rąk, coś do ciała i coś po opalaniu. Bardzo dziękuję Basic Love za przesyłkę. Będą testy, akurat na czasie, słuchajcie, no bo przecież mamy teraz już okres wysokiego promieniowania, więc pamiętajcie, że stosujemy filtry, nie zapominamy o filtrach. Dobra, to nie tak, to sobie położę tu. Lecimy z kolejną przesyłką PR-ową i mamy tutaj oczywiście Bandi. Otworzymy, nie wiem czy wiecie, jeśli nie śledzicie Bandi w mediach społecznościowych, to polecam Wam, ponieważ Bandi prowadzi teraz bardzo fajną akcję związaną z menopauzą. A wiem, że są tutaj dziewczyny, które są starsze ode mnie, lub też dziewczyny, które aktualnie mają problem z menopauzą, albo są w tym okresie menopauzy. Ja też postaram się do Was zrobić taką serię na ten temat, ale bardzo często też pytacie mnie o jakąś pielęgnację w okresie menopauzy, jak o siebie dbać, co robić, włosy, paznokcie, ciało, suplementacja i nie tylko. Więc słuchajcie, myślę, że to jest bardzo dobry moment na to, z czego taka informacja też szczególnie dla tutaj pań, które no już wiedzą, co to jest menopauza, żeby wejść sobie na profil marki Bandi i śledzić. Wiem, że Bandi podjęło tam współpracę chyba z różnymi celebrytami, gwiazdami, ale też lekarzami, którzy właśnie wypowiadają się w kwestiach menopauzy. Natomiast co my tutaj mamy? Cześć Anita, dziękujemy, że z nami jesteś. I z tej okazji przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny kod rabatowy. Minus 20% na wszystkie produkty Bandi w naszym sklepie. Moi drodzy, czyli COCO20, kod ważny do 30 czerwca na wszystkie produkty Bandi dostępne w sklepie. Łapcie kod, to jest specjalnie coś dla Was. Jeszcze będę o tym informować. Wiem, że Wy też lubicie kosmetyki Bandi, więc myślę, że to jest świetna okazja do tego, żeby sobie coś kupić, uzupełnić zapasy, przetestować. No i proszę, mamy pudełeczko różowe, a w pudełeczku mamy serię mikrobiom. Tak to wszystko tutaj wygląda, pięknie, już Wam mówię, produkty. I tutaj mamy tak. Wzmocnij odporność swojej skóry. W ogóle powiem Wam, że bardzo się cieszę, że Bandi wprowadziło wreszcie taką serię odnośnie kosmetyków wzmacniających mikrobiom. Bo kto mnie zna i kto mnie ogląda, ten doskonale wie, że ja o mikrobiomie trąbię już od naprawdę bardzo, bardzo dawna. I tutaj jest dużo takich fajnych informacji, jak na przykład to bariera mikrobiologiczna, czyli ten mikrobiom skóry, to mikroorganizmy, tak jak bakterie, wirusy, grzyby zamieszkujące naszą skórę, które chronią przed rozwojem patogenów. No i mamy BHL, czyli wodno-tłuszczowy płaszcz na powierzchni skóry, ogranicza nadmierną ucieczkę wody z naskórka itd., itd. No tutaj jak dbać o mikrobiom, ja akurat to wszystko wiem, ale cieszę się, że taka seria powstała i słuchajcie, w tej serii co my tutaj mamy? Mamy tak, krem barierowy, emulsję probiotyczną, krem z SPF 30 probiotyczny i koncentrat SOS. Co ja dostałam? Ja dostałam od Bandi koncentrat SOS głęboko nawilżający, który ma w składzie trehalozę, kwas hialuronowy, pre i probiotyki. Proszę bardzo. Następnie mamy tutaj krem SPF 30 probiotyczny, który daje nam UVA, IR, HEF, intensywne nawilżenie i w składzie też mamy karnozynę, bioferment z bambusa, pre i probiotyki.
To. I ostatni, no nie ostatni jeszcze, ale tutaj mamy krem barierowy, intensywnie regenerujący z fitoceramidami, trehalozą, pre- i probiotykami. Tak się prezentuje. A w przesyłce było jeszcze masełko, które doskonale znacie, do demakijażu i które ja uwielbiam. Widzę, że tutaj dostałam chyba bańki mydlane. Tak mi się wydaje. Pipeta, co ty tam robisz? Pipeta! Oho, czekaj. Co ty tam robisz? No, podrapie mi tutaj. Czekajcie. Ui! Jak małe dziecko! Widzicie to? Och, chyba sobie wykorzystam ten gadżet. Pipeta się patrzy na bańki. Co to leci? Co to za bańki tu lecą? Chyba sobie wykorzystam ten gadżet do jakiejś rolki. Świetny pomysł. Także bardzo dziękuję bardzo. No przestań mi tam drapać. Halo. No halo. Słyszycie ją? Halo. No halo. Halo. Także przesyłka od Bandy, za którą bardzo, bardzo dziękuję. Kod dla was. Słuchajcie, co my jeszcze tu mamy? Co ty chcesz? Słuchajcie, muszę ją włożyć do szafy. No bo przecież będzie mi tutaj się darła. Tak, będzie się darła kota. No, będzie się kota darła. Tak, już będzie spokój. Dostałam jeszcze podczas mojej nieobecności przepiękną paczkę od perfumerii Douglas, która już nie wygląda tak przepięknie, jak wyglądała. Były tutaj kwiaty. Na szczęście w domu była moja mama, która paczkę odebrała. To też paczka niespodzianka, na której się nie spodziewałam. Nie spodziewałam totalnie. Przepięknie zapakowana. Słuchajcie, jeszcze tutaj mam gąbkę, która jest mokra i ciężka. W takim oto fajnym tutaj pudełku. I to jest przesyłka, słuchajcie, od Douglas i Philip Plain. W przesyłce były kieliszki, tak jak widzicie, a oprócz kieliszków były perfumy. Perfumy i tu mi się wydaje, że to jest woda perfumowana, tak w takiej małej pojemności. Mój pierwszy zapach od Philip Plain, powiem wam szczerze. Wiem, że ma bardzo fajnie to wszystko zawsze zapakowane, ale tego nie będę otwierać. Natomiast sprawdzimy sobie od razu ten zapach. To jest zapach Plain Fatal Rose. Zobaczcie. Tak prezentuje się butelka. Więc nie ma się co dziwić, że do butelki były dołączone kieliszki. Teraz już chyba rozumiecie, o co chodzi. Butelka, która wygląda jak szampan w kolorze rosé. Sprawdźmy ten zapach. Teraz zobaczymy. Już czuję. Świeży, kwiatowy, różany, delikatny, bardzo przyjemny. Coś dla fanek właśnie takich różowych, kwiatowych, słodkich, delikatnych, przyjemnych, wiosenno-letnich zapachów. No, ładnie się zmienia. Powiem wam, że bardzo, bardzo ciekawe. Podoba mi się. Jak ja nie przepadam za takimi zapachami różanymi, kwiatowymi, to powiem wam, że ten jest no bardzo, bardzo ładny. Bardzo, bardzo ładny. Jeszcze raz wam pokażę. Plain Fatal Rosé w takiej buteleczce szampana. Bardzo, bardzo dziękuję
perfumerii Douglas za tą przesyłkę. Tutaj jeszcze przeczytam Wam, co mamy napisane. Zanurz się w świecie Plain Fatal Rose, który świętuje nową erę kobiecości z eleganckim, kwiatowo-drzewnym zapachem. Pozwól sobie na moment marzeń z Fatal Rose, gdzie spontaniczność łączy się z magnetycznym uwodzeniem. Odważ się na dotyk absolutnego piękna i odkryj swoją kwiatową moc Plain Fatal Rose. Tim Douglas. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję za przepiękny zapach. Słuchajcie, lecimy dalej. Pozostały mi dwie przesyłki, które mam nadzieję uda mi się otworzyć. O, jak cudownie! Magda przysłała mi przesyłkę, profesor Magdalena, z którą ostatnio miałam live. Już wiem, co to jest, bo rozmawiałyśmy sobie po live'ie, między innymi o włosach, o siwieniu włosów i nie tylko. No i Magda tam podpytała mnie, jakie ja mam produkty z jej marki. No i myślę, że to właśnie mi tutaj przesłała. Zobaczcie, Magda jako naukowiec mam pewność, że oddaję Państwu produkt o potwierdzonej skuteczności. Jako kobieta wiem, że pielęgnacja Skin Science spełni wysokie oczekiwania i przyniesie spektakularne rezultaty. Dziękuję za zaufanie. Skin Science, profesor Magdalena Górska-Ponikowska. Cudownie! Już Wam mówię, co tutaj jest. Kto jeszcze nie zna marki Skin Science, to koniecznie powinien się z nią zapoznać. A jeśli macie konto na Instagramie, to koniecznie sprawdźcie live z Magdą. Zresztą w czerwcu będą kolejne. I teraz tak. Specjalistyczne senolityczne serum do skóry głowy, czyli to jest ten produkt, o którym właśnie rozmawiałam z Magdą już po live'ie. Bardzo Ci, Magda, za niego dziękuję. I jeszcze tutaj dostałam Astral Glow. Kochana! Coś mi się zdaje, że będę, słuchajcie, serum upiększające Astral Glow. Piękna i młoda! I moja skóra głowy też taka będzie i włosy też takie będą. Magda, bardzo Ci dziękuję za tą przesyłkę. Cudownie! I słuchajcie... Ostatnia paczka, czyli paczka z Media Expert, nie, Media Markt. Moje zamówienie. Tak jest! I przyszedł mój mikrofon. Proszę bardzo. Kochani, ja wiem, nagrywam na dwie kamery. Teraz nagrywam na nową kamerą. Czasami nagrywam starą kamerą. Starą kamerą Canonem. Nowa kamera, którą... Tutaj mam właśnie podłączoną Sony, z której jestem kompletnie niezadowolona i wiem, bo piszecie mi również w komentarzach, że słychać inaczej, dźwięk jest inny. Słuchajcie, ja wiem i kombinuję po prostu jak się da, żeby poprawić jakość dźwięku w tej kamerze i dokupiłam sobie teraz, zobaczcie, kolejne gadżety do tej kamery. Nie dość, że wydałam na nią kupę pieniędzy, to jestem z niej niezadowolona, ale dobra. Kupiłam mikrofon. Będę testować ten mikrofon przy najbliższych nagraniach, przy najbliższych kombinacjach. Zaraz sprawdzimy, czy tutaj wszystko jest tak, jak powinno być. Kabelki są, tak jest, instrukcje są, woreczek i mikrofony. Jeden mikrofon, który montuje się bezpośrednio do kamery, czyli ten, o, zobaczcie, czyli ten mikrofon. Drugi mikrofon, który mogę zamontować sobie tutaj. No i jest jeszcze do niego ten taki przeciw szumieniu puszek, jak ja to mówię. Dobra, okej, o, widzicie? Wtedy wygląda to tak. Zobaczymy, będę testować, będę sprawdzać, zobaczymy, jak będzie teraz z tym dźwiękiem. Mam nadzieję, że będzie już lepiej, a jak nie, to będę dalej kombinować, więc musicie mi wybaczyć, ale tak to jest, jak się kupuje nowy sprzęt, który wszyscy polecają, tylko nikt nie mówi, jakie są z nim problemy. Zawsze tak jest. Kup to, to jest świetne, to jest genialne, to jest specjalnie dla vlogerów. Jestem z tego absolutnie zadowolona, ale oczywiście nikt nie mówi, musisz dokupić taki mikrofon, taki program, takie coś tam, statyw, to, to i tamto. Tak, dobrze. Bałagan na moim łóżku totalny, ale wszystkie paczki otworzyłam,
Więc mogę się teraz tym zająć, żeby to wszystko posprzątać. Wiecie, co dostałam w przeciągu ostatnich kilku dni? Wszystkim firmom, które mi wysłały te paczki, i agencjom, i sobie bardzo, bardzo dziękuję. Biorę się dalej za ogarnianie tego dnia. Muszę wam powiedzieć, że zrobiłam dzisiaj ogromną ilość rzeczy, które sobie zaplanowałam. Max teraz pojechał do kolejnego kolegi zawieźć mu mozzarellę. Dzisiaj to on robi za kuriera i rozwozi prezenty dla naszych znajomych, ale udało mi się posprzątać w domu, rozpakować walizki, zrobić pranie, poprasować. Byliśmy na zakupach do domu, kupiliśmy też jedzonko dla pipety. Wpadliśmy na szybkie sushi. Oczywiście, teraz siedzę, słuchajcie, przed komputerem, popłaciłam już wszystkie rachunki, bo mamy początek miesiąca. Muszę zaraz przygotować dokumenty dla księgowej, które będę musiała zawieźć w poniedziałek, ale co najważniejsze, zgrałam sobie już cały materiał tutaj na komputer i zabieram się teraz za montowanie vloga z Włoch, ponieważ chciałabym mieć jutro wolny dzień. Już zresztą Max też mi marudzi, że tylko wróciliśmy do domu, a ja znowu rzuciłam się w wir pracy. No ale to tak niestety wygląda. Także myślę, że już tym akcentem się tutaj z wami pożegnam. Coś mi się zdaje, że ten dzisiejszy vlog nie będzie jakiś taki wyjątkowo fajny, ciekawy. Chociaż jak wrzuciłam informację o tym, że rozpakowuję paczki, wrzuciłam informację na Instagram, że rozpakowuję paczki, to dostałam od was bardzo dużo wiadomości, że już nie możecie się doczekać, bo chcecie zobaczyć i uwielbiacie, jak rozpakowuję paczki. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, chociaż wiem, że się tam trochę rozgadałam na tym rozpakowywaniu co i jak. Musicie mi wybaczyć, mam nadzieję, że następny film będzie zdecydowanie ciekawszy, może bardziej rozrywkowy. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. No ale tak to dzisiaj wyszło, słuchajcie, tak? Tak to wyszło, że już jest godzina praktycznie 19, a ja jeszcze mam trochę rzeczy do zrobienia, więc zamiast myśleć tutaj, kombinować co i jak nagrywać, to po prostu wezmę się za złożenie tego vloga, żeby mieć fajny materiał dla was na przyszły tydzień. No, także kończę, słuchajcie. Obrabiam materiał, biorę się za składanie i dziękuję wam bardzo serdecznie za waszą obecność dzisiaj w tym filmie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym. Buziaki, pa!